Katolicznych. Wybitny przedstawiciel Kościoła katolickiego w Indiach, kardynał Telesford Toppo, mówił mi jakiś czas temu. Indie są znane ze swego systemu kastowego. To indyjska tradycja, która dopiero po uzyskaniu niepodległości została obalona przez zapisy konstytucji. Mimo to ta tradycja ciągle jest obecna we krwi Hindusów. Tylko edukacja może ją usunąć. Mamy nadal system kastowy. W niektórych miejscach jest ciągle przestrzegany, a biedni ludzie cierpią w wyniku jego funkcjonowania. Dlatego negatywne konsekwencje tego systemu nadal są widoczne. To dlatego przez Indie co pewien czas przetaczają się protesty, których uczestnicy żądają odejścia w życiu codziennym od reguł kastowych, które są co prawda zakazane w indyjskiej konstytucji, ale w życiu codziennym w sposób widoczny obowiązują. O takich żądaniach mówiła mi podczas jednego z protestów Sunita Ril, aktywistka na rzecz praw człowieka. Nasze żądanie to uznanie godności i równości Dalitów, czyli niedotykalnych, a także umożliwienie im podjęcia prac, świadomość ich praw. Oni nie mają świadomości swych praw. Te słowa padły kilkadziesiąt lat po śmierci Mahatmy Gandhiego i pokazują, iż stworzony w niepodległych Indiach system społeczno-polityczny daleki był od wyobrażeń indyjskiego ojca narodu. Potwierdza to profesor Adam Burakowski. Gandhi był zajadłym krytykiem niepodległych Indii, to znaczy systemu, który tam został wprowadzony. Gandhi został zamordowany pół roku po odzyskaniu niepodległości, natomiast widział, jak ten system się kształtuje i on był jednym z jego najbardziej ostrych krytyków tego systemu. To znaczy on uważał, że należy wyzbyć się naleciałości europejskich i powrócić do specyficznie przez niego rozumianej tradycji indyjskiej. Natomiast to, co się stało, było jakby zaprzeczeniem. On uważał, zresztą trudno mu tutaj odmówić racji, że nowe władze, nowa elita weszła w miejsce kolonizatorów i zaczęła ten kraj eksploatować tak samo jak kolonizatorzy. Świat będzie obchodził w najbliższą niedzielę kolejny Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy, by upamiętnić dziedzictwo Mahatmy Gandhiego. Czy będzie pamiętał słowa Soni Gandhi, która podczas sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku mówiła: Mahatma Gandhi. Dla Mahatmy Gandhiego człowiek, który potrafi nie używać przemocy, nie jest mędrcem. Jest po prostu w pełni człowiekiem. Spróbujmy zatem postępować ścieżką nieużywania przemocy, a czyniąc to osiągniemy pełne człowieczeństwo. Mówił Krzysztof Renik, a już minęła godzina trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Poza Trybunałem praca dydaktyczna tylko na jednym etacie. Zakaz aktywności politycznej także po przejściu w stan spoczynku. Publiczne oświadczenia majątkowe oraz sędziowanie po 70 roku życia po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza. To tylko niektóre zapisy projektu ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który w Sejmie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski przekonuje, że ustawa rozwiąże część problemów, które są przedmiotem sporu o Trybunał. W ostatnich miesiącach jest on szczególnie podgrzewany przez prezesa Trybunału, pana profesora Rzeplińskiego. Innego zdania jest Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość próbuje po raz kolejny rozpętać wojnę wokół Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Kolejna salwa wymierzona w stronę Trybunału Konstytucyjnego, w stronę prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jakuba Kulesza z klubu Kukiz 15 zaniepokoił zapis o automatycznym przechodzeniu sędziego w stan spoczynku po 70. Tak się składa, że wśród obecnych sędziów jest czterech takich, którzy podpadają pod ten paragraf. Stan spoczynku może jednak otworzyć przed sędzią nowe perspektywy, wyjaśnia poseł Wróblewski. Oni mogą zrzec się przecież tego statusu, zostać członkami partii politycznych i prowadzić aktywną działalność polityczną, gospodarczą czy inną. Projekt powstał w oparciu o rekomendacje Komisji Ekspertów powołanej przez Marszałka Sejmu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Gdańska prokuratura i policja wszczęły dwa dochodzenia w sprawie incydentu na pogrzebie Inki i Zagończyka. W jednym ma być zbadane, czy doszło do znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej członków KOT, a w drugim, czy Komitet Obrony Demokracji złośliwie przeszkadzał w pogrzebie. 28 sierpnia podczas uroczystości pogrzebowych Danuty Inki Siedzikówny i Feliksa Zagończyka Selmanowicza, żołnierzy AK, ofiar stalinowskiej represji, przed Bazyliką Mariacką w Gdańsku pojawiła się kilkunastoosobowa grupa działaczy KOT. Doszło do przepychanek z innymi zgromadzonymi tam osobami, które wznosiły m.in. okrzyki precz z komuną, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę. Kodowcy opuścili plac przed świątynią w eskorcie policjantów.
Polacy muszą wydać coraz więcej pieniędzy na zakup mieszkania. Nie chodzi o samą cenę nieruchomości, ale o sumę wszystkich opłat związanych z transakcją. Raport w tej sprawie opracował Lions Bank. O szczegółach Aleksander Przoniak. Z opracowania wynika, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy najbardziej wzrosły koszty kredytów hipotecznych. Jak mówi analityk rynku nieruchomości Bartosz Turek, stoi za tym wprowadzony na początku roku podatek bankowy, który jest w tej chwili przerzucany na klientów. To przede wszystkim podatek bankowy, ale też fakt, że banki mniej chętnie udzielają kredytów hipotecznych. Z raportu wynika, że w ciągu ostatniego roku koszty kredytów wzrosły o prawie 6,5%. Ekspert zwraca także uwagę na inne koszty, które musi ponieść osoba kupująca mieszkanie. Musimy zapłacić za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę za usługi notariusza, opłatę za usługi pośrednika, opłaty wnoszone w sądzie, wieczystoksięgowy. Koszty zakupu nieruchomości wyraźnie spadły w połowie 2014 roku, jednak od 18 miesięcy systematycznie rosną. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Cyklotron znacznie leczyć pacjentów chorych na raka. W Krakowie podpisano umowę w sprawie terapii protonowej. Wybudowane za 250 milionów złotych centrum cyklotronowe. Miało przyjmować pacjentów już od początku września, jednak nowoczesna aparatura stała niewykorzystana z powodu przeciągających się negocjacji między Centrum Onkologii a Instytutem Fizyki Jądrowej, przy którym centrum działa, mówi profesor Marek Jarząbek z Krakowskiego Instytutu Fizyki Jądrowej. Planowaliśmy, że będzie podpisana w poniedziałek. To, że do tego nie doszło, ściągnęło między innymi na mnie, jako na dyrektora Instytutu Fizyki, dość bolesną krytykę. Ale dzisiaj mamy umowę, która obejmuje nie tylko leczenie pacjentów dorosłych, ale i leczenie dzieci. A ten ośrodek po to był budowany. Także myślę, że warto było. W poniedziałek ruszą konsylia lekarskie, które zdecydują o tym, kiedy i którzy pacjenci zostaną poddani terapii wiązką protonową, mówi Jan Walewski, dyrektor Centrum Onkologii. Bardzo trudna w leczeniu grupa chorych i wielu z nich starało się o wyjazd na leczenie za granicą, co teraz nie będzie już konieczne, więc jest to dobra wiadomość pod wieloma względami. To jest liczba pacjentów między 20 a 100. To jest duży rozrzut. Nie umiem precyzyjnie powiedzieć, no niemniej jest tak, że tych pacjentów jest cały czas pewna liczba, którzy wymagają na bieżąco leczenia. Do końca tego roku z terapii protonowej będzie mogło skorzystać nawet 100 pacjentów. W miarę zdobywania doświadczeń Instytut Fizyki Jądrowej deklaruje, że będzie mógł leczyć nawet 500 pacjentów rocznie. Terapia polegająca na wykorzystaniu promieniowania protonowego nie jest najlepszą metodą do leczenia wszystkich rodzajów nowotworów. Prognoza pogody. W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie, lokalnie możliwe burze. Bez opadów głównie na południu oraz na północnym wschodzie kraju. Na termometrach od 15-17 stopni na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu do 22 w centrum i 23-24 na południu. Wiatr przeważnie słaby, zmienny tylko na południu kraju oraz nad morzem, okresami umiarkowany. W rejonie Sudetów porywisty południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 3 w Polskim Radiu 24. Wracamy teraz do rozmowy Marii Furdyny o przyszłości spółek Skarbu Państwa. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W studiu Polskiego Radia 24 dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu w Istule. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o tym, jaki plan ma rząd na zarządzanie majątkiem spółek Skarbu Państwa w najbliższych dniach. Mamy się dowiedzieć, jak będzie wyglądać zarządzanie spółkami i majątkiem Skarbu Państwa. Do końca roku ma zakończyć funkcjonowanie Ministerstwa Skarbu. Przypomnijmy sobie słowa premier Beaty Szydło, która na konferencji prasowej w środę mówiła, że niebawem poinformuje, w jaki sposób je zastąpi. W najbliższych dniach, we wtorek, prawdopodobnie razem z panem ministrem Kowalczykiem przedstawimy państwu propozycję nowego sposobu zarządzania spółkami Skarbu Państwa i majątku Skarbu Państwa. Chcemy zwiększyć kontrolę, chcemy też zwiększyć audyt i to wszystko będzie przedstawione w tej informacji. Ministerstwo Skarbu Państwa do likwidacji. Ta decyzja jest już podjęta. Będzie działało tylko do końca roku. Później zastąpi go inna instytucja. Jaki jest cel likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa?
Trudno na razie oceniać projekt, bo nie znamy jego szczegółów. Możemy w związku z tym tylko rzucić okiem na kierunek zmian. Kierunek ten jest moim zdaniem pozytywny. Jego efektem powinno być zdjęcie z nad spółek Skarbu Państwa. Jest ich przecież łącznie w tej chwili prawie 350, takiej biurokratycznej, urzędniczej czapy w postaci resortu Skarbu Państwa funkcjonującego w Polsce od, jeśli się nie mylę, początku transformacji. Nie znam, natomiast nie analizowałem wszystkich krajów, bo jest ich ponad 200 w statystykach ujmowanych, ale nie znam kraju wysoko rozwiniętego, który miałby podobny urząd na szczeblu ministerstwa, zajmujący się nadzorem właścicielskim nad spółkami, w których państwo ma udział, a które działają w różnych branżach. To jest moim zdaniem nieefektywne. Raz, ze względu na to, że biznes to jest jednak zupełnie co innego niż administracja, zupełnie inne są w jednej i drugiej dziedzinie, powiedzmy, procedury, zupełnie jest inna logika myślenia, zupełnie inne są cele, a więc nadzorowanie przez urzędników spółek bądź co bądź prawa handlowego, a więc takich, które kierować się muszą kodeksem spółek handlowych, jest koncepcją moim zdaniem nie najlepszą i trzeba to zmienić. Jak sądzę, to jest najważniejszym celem zmian, których szczegóły poznamy we wtorek i które zapowiedziała już pani premier. Natomiast drugi kierunek działań to jest zniesienie takiego dualizmu kompetencyjnego, z którym mieliśmy do tej pory do czynienia, który pojawiał się w naszej optyce jako obserwatorów życia publicznego, najczęściej w przypadku problemów polskiego górnictwa, kiedy to nie mogli dogadać się ze sobą odpowiedni minister albo wiceminister skarbu z odpowiednim wiceministrem gospodarki, dzisiaj rozwoju, bo jeden nadzorował jako właściciel, drugi miał w swojej odpowiedzialności kompetencyjnej w ogóle cały sektor polskiego górnictwa. A więc rozdysponowanie pomiędzy poszczególne resorty według ich właściwości kompetencyjnej najważniejszych spółek, a więc spółki energetyczne do Ministerstwa Energii, to już mamy za sobą, spółki z branży finansowej do Ministerstwa Rozwoju, bo one mają być ważnym narzędziem realizacji planu Morawieckiego, spółki mające związek z ochroną środowiska do Ministerstwa Środowiska i tak dalej. A cała ta, za przeproszeniem, drobnica do holdingu, agencji, do podmiotu jednak bardziej biznesowego. Jaki to może być podmiot? Bo na razie wiemy, że będzie nowy sposób zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Ma być nowy sposób nadzoru. Czego możemy się spodziewać? Im bardziej ten sposób będzie biznesowy, tym lepiej. A więc z tych, które w obrębie spekulacji do tej pory pomysłów się pojawiały, optowałbym za holdingiem, czyli za stworzeniem takiej grupy kapitałowej po prostu z prezesem, zarządem, normalnie radą nadzorczą, etc., w których jako spółki córki, wnuczki i tak dalej w głąb struktury się poruszając, funkcjonowałyby dotychczasowe spółki podległe bezpośrednio Ministerstwu Skarbu Państwa. Jest tego, jak mówiłem, całkiem sporo, bo prawie 350 podmiotów. Wiele z nich ma istotne, a nawet dominujący udział w niektórych sektorach gospodarki, w tym w sektorach strategicznych, między innymi we wspomnianej energetyce, gdzie praktycznie spółki Skarbu Państwa mają pozycję oligopolistyczną. Zatrudniane są w tych ponad 300 podmiotach setki tysięcy osób, generują one łącznie 20% PKB, są najsolidniejszymi płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT-u. Dokładnie, jeśli byśmy spojrzeli na zestawienie tych, którzy do budżetu z tytułu tegoż podatków wpłacają co roku najwięcej, to pierwszych 9 miejsc jest od lat zarezerwowanych dla najważniejszych spółek Skarbu Państwa. Dopiero na 10 i kolejnych pojawiają się spółki polskie i zagraniczne, ale z kapitałem już prywatnym. A więc jeśli do tego dodamy, że dobrze zarządzane te podmioty, które wymieniłem, mogłyby być istotnym instrumentem w rękach państwa do realizacji jego polityki gospodarczej, a czasem nie tylko gospodarczej, bo i bezpieczeństwa oraz innych polityk, to możemy dojść do wniosku, że te spółki są po prostu dla nas ciągle bardzo, bardzo ważne. Trzeba usprawnić. Czy to jest pomysł rządu na stawianie na państwowe firmy, na ich rozwój? No, wiemy tyle, że skończył się przynajmniej na razie w Polsce proces prywatyzacji majątku Skarbu Państwa. To już zostało zapowiedziane, zresztą politycy partii rządzącej określali poprzednie Ministerstwo Skarbu Państwa pod poprzednim kierownictwem jako ministerstwo de facto prywatyzacji, a nie nadzoru właścicielskiego, czyli tak jak to jest w ustawach powiedziane.
Czy to jest stawianie na skarb państwa? Myślę, że przy 20% udziale w PKB ogółem trudno powiedzieć o tym, żeby rządzący chcieli przypisać tym podmiotom dominującą rolę, ale na pewno chcą je bardziej docenić i usprawnić. I wprowadzić też przejrzystość, bo premier w środę zapowiedziała, że chcemy zwiększyć kontrolę, zwiększyć audyt. Już mamy w ubiegłym tygodniu kontrolę CBA w największych spółkach Skarbu Państwa. Czy można te dwie kwestie połączyć? Inwestować, ponosić ryzyko inwestycji i obawiać się kontroli? Ja stoję na stanowisku, że co do zasady kapitał publiczny jest mniej efektywny od kapitału prywatnego. No, tak wynika z empirii. Możemy się spierać, jeśli chodzi o koncepcje teoretyczne, ale większość przykładów, nie tylko z Polski, ale i innych krajów na wszystkich kontynentach poza Antarktydą, świadczy o tym, że kapitał prywatny jest po prostu bardziej efektywny i powinien w gospodarce dominować. Możemy się tylko spierać co do proporcji, ile powinno być tego prywatnego, ile tego publicznego. Publicznego, powiedziałem, zostało w Polsce 20%. Mało i niemało. Są kraje z większym poziomem tego kapitału w gospodarce i radzą sobie całkiem nieźle. Są takie, które mają go mniej. To jest oczywiście pewna specyfika każdej z gospodarek, jeśli chodzi o, począwszy naszej historii, na mentalności i zasadach wpisanych do prawodawstwa, skończywszy. Rzeczywiście nie jest tajemnicą, że do bardzo wielu nadużyć, patologii dochodziło w spółkach Skarbu Państwa do tej pory, więc audyt jest pierwszym krokiem do tego, żeby z nimi skończyć, a jeśli komuś się wydaje, że to nas nie dotyczy, nie dotyczy portfela, jego zasobności, mówię o każdym z nas, to jest w głębokim błędzie, bo to znaczy? Olbrzymie kwoty do spółek, które były nierentowne, po to, żeby je ratować, na zasadzie państwowe przecież nie może upaść, szły olbrzymie, wielomiliardowe kwoty w ramach pomocy publicznej realizowanej na rozmaite sposoby. Wiele spółek by upadło, gdyby nie pomoc publiczna. A pomoc publiczna to jest nic innego jak nasze podatki, które najpierw do budżetu wpłacamy. Więc to ma bezpośrednie przełożenie na zasobność portfeli każdego z nas. Tak jak mówiła premier, chcemy zwiększyć kontrolę, zwiększyć audyt. Jak taki nadzór miałby wyglądać? No, audyt to jest dopiero diagnoza problemów. Potem powinny przyjść analiza, sposoby, wypracowanie sposobów na uzdrowienie sytuacji. Powinny pójść za tym zmiany kadrowe. No, one w warunkach demokracji parlamentarnej przychodzą zwykle w pierwszej kolejności. Czasem pojawiają się wnioski do prokuratury. A jeśli chodzi o skuteczność nadzoru, no cóż, powinno się sięgnąć, ja wiem, że to jest frazes, ale innego sposobu nie ma. To jest łatwe i niełatwe zarazem. Powinno się sięgnąć po możliwie najlepszych specjalistów, którzy są w zasięgu. I tu pozytywnie trzeba ocenić rezygnację de facto już teraz, choć jeszcze nie weszła w życie nowa ustawa, z ustawy kominowej sprzed kilkunastu lat. Mamy nowe właśnie zasady wynagradzania prezesów. Tak, chociaż one wejdą w życie, jeśli się nie mylę, dopiero w połowie roku przyszłego, ale kominówka, tak zwana popularnie, była anachronizmem. Za kilkanaście tysięcy złotych brutto, dodam, wielkimi podmiotami, których suma bilansowa często przekraczała miliard, a nawet kilka miliardów złotych, po prostu trudno było znaleźć menedżerów do tego zadania. Dochodziło do patologii w postaci tego, że ci menedżerowie, a więc członkowie zarządu, musieli zasiadać w zarządach czy radach nadzorczych spółek córek po to, żeby sobie do tej podstawowej pensji dorobić. Dochodziło do tego, że dyrektorzy, a więc ich podwładni, zarabiali znacznie więcej niż właśnie prezesi i wiceprezesi. No, realia rynkowe się zmieniły, ustawa kominowa stała w miejscu, dlatego uzależnienie od większej liczby kryteriów niż ten jeden dotychczasowy, a było nim średnie wynagrodzenie w gospodarce, dokładnie w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim kwartale, uwzględnienie większej ilości kryteriów to jest też kierunek słuszny, a ta większa ilość kryteriów to jest wielkość spółki liczona na różne sposoby i przede wszystkim jej wynik, to znaczy jeśli spółka jest duża i jeśli jest rentowna, to możemy menedżera wynagrodzić lepiej niż dotychczas. Spółki Skarbu Państwa, zwłaszcza stanowiska kierownicze, kojarzą się społeczeństwo przede wszystkim obsadzaniem stanowisk przez kolejne władze i to jest niezależnie od tego, kto jest u władzy. Czy to się zmieni? No moim zdaniem
zdaniem najgorszym wyjściem z sytuacji było takie, jak dotychczas funkcjonowało. To znaczy minister Skarbu Państwa zajmujący się w zasadzie niczym innym, jak tylko obsadzaniem. No i to prowadziło do wielu patologii. Bez względu na barwy partyjne. Przecież dymisjonując ministra Jackiewicza, pani premier pośrednio przyznała, że zaczynam mieć problem z tym samym, co krytykowała u poprzednich ekip. Nie możemy zaprzeczać tej rzeczywistości. W związku z tym, jak mówię, rozdysponowanie na zasadzie kompetencji pomiędzy różne resorty plus powołanie na bazie pozostałych spółek czegoś o charakterze bardziej biznesowym, to jest sposób na poprawę efektywności funkcjonowania spółek Skarbu Państwa, choć nigdy tej czapy politycznej wpływu albo próby wpływania na te podmioty ze strony polityków się nie pozbędziemy, dopóki państwo będzie miało w nich udział. Premier Beata Szydło zapowiedziała też stworzenie agencji sprawującej kontrolę nad spółkami Skarbu Państwa. Jak dodała agencja, agencją będzie kierował menadżer, który ma m.in. ustanowić przejrzyste zasady wyłaniania kandydatów do rad nadzorczych. Nie polityk, a menadżer. Może to jest też sposób. Jak mówił Lenin, kadry ryszają to wszystko, czyli kadry decydują o wszystkim. To można za pomocą nominowania na odpowiedzialne stanowiska złych, nieodpowiednich osób zepsuć najlepsze przepisy i sprawić, że one się nie sprawią, a można odwrotnie, można dzięki nominacjom dla odpowiednich osób kompetentnych sprawić, że nawet w nie najlepszych warunkach prawnych coś będzie funkcjonowało jak w szwajcarskim zegarku. Tu nie ma mądrego. Tu zawsze na końcu jest czynnik miękki, czynnik ludzki, decyzja konkretna, kadrowa. I tego nie przewidzimy. Może być bardzo dobrze, może być bardzo źle, może być średnio. Mam nadzieję, że opinia publiczna, dzięki Państwu, dzięki dziennikarzom, na tyle bacznie się dzisiaj przygląda nominacjom w spółkach Skarbu Państwa, że będzie dochodziło do coraz lepszych decyzji po prostu, że będzie progres w tym zakresie również. A o szczegółach dowiemy się prawdopodobnie we wtorek, jak będzie wyglądało zarządzanie spółkami i majątkiem Skarbu Państwa. A dziś premier Beata Szydło otworzyła inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Rząd stawia na gospodarkę, powołanie takiego komitetu, to jest ten sygnał? Nie ma innego wyjścia. Wszystko będzie pochodną z wyników gospodarki, jakie nasz kraj będzie odnotowywał w najbliższych miesiącach i latach, a pomysłów wydatkowych rządu, które Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w czasie kampanii wyborczej deklarowało, było tyle, iż naprawdę od wyników funkcjonowania przedsiębiorstw, dalej całych sektorów, aż wreszcie na budżecie państwa skończywszy, będzie zależało to, czy te obietnice staną się realizowalne, czy też nie. Można dyskutować o kolejności, jaką rządzący obrali w realizacji tych obietnic, to znaczy najpierw uruchomiono najbardziej kosztowny z tych projektów, to jest program 500+, a dopiero teraz mamy do czynienia z przejściem do fazy realizacji tych programów, z programem pana wicepremiera Morawieckiego na czele, które mają pobudzić część podażową, jak mówią ekonomiści, gospodarki, czyli sprawić, iż tak jest, inwestycje, sprawić, iż sektor prywatny, publiczny, wszystko jedno. W każdym razie firmy, polscy przedsiębiorcy będą nadążali z zaspokajaniem rosnących potrzeb konsumenckich Polaków, wygenerowanych m.in. dzięki programowi 500+. Ja uważam, że ta kolejność powinna być odwrotna, ale do niczego złego jeszcze nie doszło. O nierównowadze makroekonomicznej mówić nie możemy. Mam nadzieję, że jesienią realizacja programu wicepremiera Morawieckiego przyspieszy. Ma on wszystkie chyba niezbędne do tego narzędzia już dziś w swoich rękach. Popieram zdecydowaną większość z założeń tego programu, tylko bardzo czekam na ich realizację. O efekty jestem spokojny, jeśli będzie wszystko przebiegało tak, jak minister Morawiecki o tym mówi. Tylko jeszcze raz podkreślam, odpowiednia kolejność realizowania obietnic tych wydatkowych i tych dochodowych. Na razie dobrze radzi sobie budżet państwa. Rosną dochody, zwłaszcza z podatku pośrednich.
bezpośredniej, czyli z najważniejszego źródła. I co ciekawe, wystarczyło pewnych rzeczy nie psuć, żeby te dochody rosły. To znaczy wystarczyło dla przykładu nie podnosić akcyzy wyjątkowo w tym roku na alkohol czy papierosy, żeby wpływy z podatku akcyzowego od tych wyrobów urosły, a nie spadały jak w poprzednich latach w wyniku podwyżek tych podatków. Założenia budżetowe na przyszły rok, tempo wzrostu gospodarki na poziomie 3,6%, deficyt budżetowy 2,9%, inflacja 1,3%. Realne założenia pana zdaniem? Tak, one wydają się realne. Zresztą nie odbiegają od tego, co przewidują ekonomiści w różnych obszarkach analitycznych z głównymi ekonomistami banków i innych instytucji finansowych na czele, na których prognozy zawsze warto zwracać baczną uwagę. To są założenia, które jeśli się spełnią, to przez rok 2017, zdaniem wielu najtrudniejszych, z najbliższych lat, uda nam się przejść w suchą nogą, a na istotny progres i na naprawdę intensywne zdynamizowanie naszego wzrostu będziemy mogli jednak liczyć dopiero w latach kolejnych. Nic się w gospodarce nie dzieje z dnia na dzień. Mam tylko pewne obawy, jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne. To znaczy? Niestabilność polityczna na wschód od Polski, problemy Deutsche Banku, o których w ostatnich dniach słyszymy coraz częściej. Unia Europejska, która nie bardzo wie, w jaką stronę ma podążać, plus wysoki poziom zadłużenia Polski, w tym zdecydowanie zbyt wysoki za granicą, ponad 50%, i zdecydowanie zbyt wysoki w obcych walutach, ponad 30%. A więc popełnili poprzedni ministrowie finansów dokładnie taki błąd, jak popełnili frankowicze, zadłużając się nie w tej walucie, w jakiej zarabiają i co miesiąc przynoszą do swojego domu pensje. Agencje ratingowe, które jeśli dalej będą na nas patrzyły tak krytycznie i nieprzychylnie jak do tej pory, choć na tym polu też mamy do czynienia z pewnym uspokojeniem, mam nadzieję, że ono się utrzyma, ale gdyby w czarnym scenariuszu ratingi, a więc nasza wiarygodność kredytowa długoterminowa spadała, gdyby rosły odsetki od tego naszego już lekko licząc bilionowego długu, to możemy zacząć mieć problem z wypłacalnością, z tym, żeby realizować swoje zobowiązania na bieżąco, a przecież warunki ogólne na dzień dzisiejszy są bardzo sprzyjające. Lepszych już prawdopodobnie nie będzie. To znaczy pieniądz w globalnym ujęciu jest radykalnie tani. Radykalnie tani. To kusi, to sprawia, że rządzący lekką ręką nas zadłużają, albo wiesz, oni nie siebie, oni nas zadłużają i przyszłe pokolenia. To jeszcze na koniec zapytałam pana: na czele Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów stoi wicepremier, minister rozwoju, od dwóch dni także minister finansów Mateusz Morawiecki, skupia ogromną władzę. Pana zdaniem to dobrze dla polskiej gospodarki, czy to niesie też ze sobą jakieś zagrożenia? To na pewno usprawni zarządzanie polską gospodarką. To na pewno jest też eksperyment, bo do tej pory nikt takiej władzy nie miał w swoich rękach gospodarczej. Największą mieli Leszek Balcerowicz i profesor Jerzy Hausner, ale to jeszcze nie był taki poziom, jaki właśnie osiągnął w dniu wczorajszym pan wicepremier Morawiecki. Myślę, że sytuacja jest zero-jedynkowa, to znaczy ma duże szanse wicepremier, żeby jego plan się powiódł. Okoliczności na razie są sprzyjające, natomiast jeśli będą jakieś trudności, to winny też będzie bardzo łatwy do wskazania, to z politycznego punktu widzenia. Dla niego może być trudne, ale dla partii rządzącej odwrotnie, jest nieco łatwiejsze do przyjęcia i wytłumaczenia. Ministerstwo Finansów przestaje de facto funkcjonować w dotychczasowej formie i ta jego dekonstrukcja będzie postępowała, bo przed nami od 1 stycznia powołanie do życia Krajowej Administracji Skarbowej. I tutaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Gościem Polskiego Radia 24 był dr Marian Szołucha. Dziękuję bardzo. A rozmawiała Maria Furdyna. 26 minut po godzinie 3. Bestsellerowa sztuka Wizyta starszej pani po raz kolejny na deskach teatru. Tym razem jej interpretacji podjął się reżyser Wawrzyniec-Kostrzewski. Choć od premiery dramatu minęło już 60 lat, to Wizyta starszej pani w teatrze dramatycznym ma być odkurzona i uwspółcześniona. O szczegółach Paulina Kozion. Polskie Radio 24. Powtórka.